Dzisiaj zajmiemy się grą Spyro Reignited Trilogy. Jest to oczywiście trylogia klasyki gatunku wydana na płytce jednej. Podobna sytuacja jak mieliśmy w przypadku Crasha Bandicoota Insane Trilogy. W zasadzie tyle z jakichś informacji wstępnych, nie będziemy się tu rozwodzić nad historią Spyro i tak dalej. Części wyszło sporo, są to trzy pierwsze zremasterowane na jednej płytce wydane. Zaczynamy, lecimy po kolei. Cena gry 159, tyle za nią dałem. Jest to full polska wersja językowa, czyli mamy wszystko napisane ładnie, napisy wszystkie polskie. Voice acting cały jest polski, jak najbardziej na plus. Wiadomo, że gra też celuje w odbiorców młodszych, więc dlaczego by nie? No jest to fajna sprawa. Dalej idąc do zamówienia przedpremierowego, dostałem bonusy, karty, breloczek oraz kod do czegoś tam. Szczerze powiedziawszy, nie wiem do czego nawet. Takie trzy karty z jakimiś tam smokami, coś tam. I breloczek. Breloczek w sumie nawet taki fajny, metalowy do kluczy z wizerunkiem Spyro. Jest tytuł tam wygrawerowany na tym, dwustronny. I na tym owoż breloczku znalazł się kod do właśnie do pobrania czegoś tam. Nie chciałem tego pokazywać, w sumie miałem taki zamiar, ale powstrzymałem się. Tak, nawet nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego dostanę, no ale dostałem, cieszę się z tego oczywiście. Zawsze jakieś takie breloczkowe pierdoły mnie cieszą. Karty już niekoniecznie. No ale dostałem, to mam. Dalej idąc, dostajemy trzy pierwsze części Spyro na jednej płycie, to już wiemy. Do każdej z nich możemy podchodzić w dowolnym momencie z menu głównego. Innymi słowy, możemy grać w trzy części jednocześnie, o ile ma to jakiś sens oczywiście. Tak, możemy sobie rozpocząć każdą część niezależnie, czyli możemy grać trochę w jedynkę, trochę w dwójkę, trochę w trójkę. Mamy trzy oddzielne jakby konta z save'ami. No, gdzie po prostu nam się save'uje progres z każdej z części, możemy sobie przerwać, zagrać dwójkę, zagrać trójkę, wrócić do jedynki i tak dalej. W Crashu tak samo też było, no więc tak jest po prostu, tyle celem tutaj wyjaśnienia można by powiedzieć. No tu sobie już wyprzedziłem to co napisałem, bo mamy tutaj sytuację podobną do Crash Insane Trilogy, czyli nie, w sumie dobra, okej, pełny remaster, trzy części, jedna płyta. Pełny remaster, czyli stare Spyro w nowym wydaniu, w nowej szacie graficznej, tak samo jak w Crashu mieliśmy też. Tutaj też mamy tak samo, trochę odniesień do Crasha, bo po prostu ta trylogia mi tutaj tak jakby no, się zgadza. Zarówno tam mieliśmy trylogię, tu mamy trylogię, wszystko ok. Powrót do klasyka sprzed 20 lat. Pierwsze Spyro na PSX-a wydane w 98 roku było. Doskonale to Spyro pamiętam. Doskonale pamiętam, że się to Spyro wtedy zagrywałem na szaraku. No i faktycznie teraz wracamy sobie wspomnieniami. Ci, co oczywiście grali wtedy, pamiętają. Ci, co nie grali, bo byli za młodzi, powiedzmy, no to zagrają teraz. A jedynkę sobie obejrzą na YouTubie, na PSX-ie, jak to oryginalnie wyglądało. Masa takich filmów jest. No więc fajnie, że to oczywiście wróciło. Ja zawsze do remasterów chętnie podchodzę, chociaż z lekką dozą takiego, no z takim dystansem troszeczkę można by powiedzieć, czy aby na pewno tu będzie wszystko grało. Nowa grafika, animacja, oświetlenie, czyli pełny remaster produktu 4K 30fps dla już mi się język poplątał, dla PlayStation 4 Pro oczywiście. To również jest na Xbox One wydane, no Xbox One X oczywiście też, więc na tych dwóch platformach to śmiga. No taki remaster, takie przełożenie tutaj mamy, no wszystko zostało jakby od podstaw stworzone, cała szata graficzna, nowe efekty oświetlenia, nowa graficzka jest, fajne bardzo udźwiękowienie ta gra ma, wszystko tutaj jak najbardziej na plus się zgadza. Grafika bardzo kolorowa i żywa, aż momentami razi po oczach swoim blaskiem. Faktycznie tak jest, że to ta rozdzielczość jest taka ostra, ona jest taka bardzo wyraźna. Te kolory są takie bardzo żywe i to wszystko jest takie, wiecie, fajne i ładnie zanimowane. I do tego ta muzyka taka, trochę taka dziecięca, taka lekka, dziecinna można by powiedzieć. Natomiast fajnie wpasowująca się tutaj wizerunek tego świata całego, po którym się obracamy. Pasuje to oczywiście do postaci, do wizerunku Spyra, do całych tych wszystkich innych bohaterów, których spotykamy. Zremasterowany archaizm sobie dalej napisałem, zarówno w postaci pustawych przestrzeni, jak i sterowania oraz błędów kamery. Jest to kopia 1:1, tak jak w przypadku Crasha. Niby nie jest to nic złego, bo masz stare w nowej grafice, a jednak trochę szkoda, że nie doszło więcej wszystkiego, jak ja to sobie tu napisałem. Chodzi o taką, bo faktycznie oni to przełożyli 1:1, natomiast jest oczywiście ta grafika bogatsza, aniżeli to było w pierwszej części.
znaczy w pierwowzorze, w oryginale, tak? Natomiast te archaiczne, takie dawno epokowe, puste przestrzenie pozostały. Trochę loadingi czasami między poziomami są moim zdaniem za długie. No nie są jakieś przydługawe, natomiast troszeczkę są za długie. I te archaizmy, no gdzieś to przenieśli, na przykład tą pracę kamery to mogli poprawić, bo ona czasami się gdzieś tam przyblokuje z boku w jakichś wąskich przestrzeniach, gdzieś tam lubi dziwnie coś pokazywać, nieprecyzyjnie. No tak poza tym, no wszystko okej, no nie? Mogli to poprawić tutaj twórcy oczywiście, bo dlaczego by też i nie, natomiast no zostało to przeniesione, trochę jest to dziwne, natomiast tak to te archaizmy, ten taki klimat lat 90., jak jeszcze te gry były takie wszystkie z otwartą przestrzenią, takie platformery, platformowo-zręcznościowe były wydawane, no to zostało tu przeniesione i tak samo jest no tutaj w finalnym produkcie, tym zremasterowanym Spyro, no tak jest. Jakby nie patrzeć, mam tutaj przykład klasycznej gry przygodowo-zręcznościowej złotych czasów PSX-a i pogląd na to, jak kiedyś wyglądała stara szkoła robienia takich gier. Miło do tego powrócić po 20 latach w nowej odsłonie. Oczywiście tak wtedy gry wyglądały i tak się to też robiło. Spyro, tych gier było masę, tego nie chcę nawet wymieniać, bo kto wie, o czym mówię, ten wie. No tak kiedyś te gry po prostu wyglądały tak, taka była formuła, ich struktura i to sterowanie takie troszeczkę toporne, nieprecyzyjne i ta troszeczkę taka spaprana praca kamery, ona zawsze się tam gdzieś pojawiała, ta nie do końca płynna animacja jeszcze w tamtych czasach. No tu oczywiście animacja już jest taka stabilna, chociaż czasami gdzieś tam minimalnie drgnie, trochę jakby tak spowalnia, natomiast gdzieś to z niedopracowania jakby silnika tu może wynikło. Nie jest to nagminne, także generalnie chodzi fajnie, płynnie wszystko. Gra dla fanów gatunku, jak i dla laików w temacie. Nowy Spyro powinien się spodobać każdemu i wbrew pozorom nie jest to tylko gra dla dzieci, absolutnie nie. Ona jest również i dla dzieci, można powiedzieć, bo jest taka, no wiecie, kolorowa i ten smok jest taki fajny i te wszystkie smoki też są takie fajne. I ci przeciwnicy też są w sumie fajni, chociaż są przeciwnikami, których trzeba tam pokonać i tak dalej, ale to wszystko jest takie nie agresywne, nie takie drastyczne w pokonywaniu ich, wszystko jest takie no bardzo łagodne, ale mi się to podoba, no jak dorosłej osobie, dlaczego by nie? No może ktoś jakby nie grał w pierwowzór i by sobie do tego teraz przysiadł, to bym mógł stwierdzić, że no nie, trochę to jest za dziecinne, natomiast ja to ogrywałem 20 lat temu, dobrze się przy tym bawiłem wtedy, teraz się również przy tym remasterze bardzo dobrze bawię. Co dalej? Spyro podzielone jest na krainę, w nich znajdują się poszczególne poziomy. To też jest taki dawny, 90 lata, taki schemat, że mamy jakąś krainę, z jednej krainy przemieszczamy się do drugiej, do kolejnej, jak zbierzemy odpowiednią ilość czegoś tam i tak dalej, i tak dalej. A w każdej tej krainie mamy jakieś tam levele, do których możemy sobie podchodzić. No to oczywiście jest, no bo to jest jeden do jednego przeniesione, więc też się tutaj znalazło. Spiractwo, jak we wszystkich platformerach tego typu i czasu, w którym te gry były wydawane. Czyli tu wiecie, Spyro, zbieramy diamenty, zbieramy smoki, zbieramy jakieś jajka. W dwójce i w trójce zbieramy już też inne tam rzeczy. Nie będę mówił co, bo to nie ma sensu. Natomiast to zbieractwo oczywiście jest. Skrzynki jakieś tam rozwalamy, jakieś kluczyki zbieramy, coś tam odkrywamy i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko tutaj ma swoje, jakby to powiedzieć, ręce i nogi tutaj ma. Crash miał swoją maskę, a Spyro ma swoją ważkę. No i w sumie nie wiem, po co to napisałem, ale tak mi się to skojarzyło z Crashem. Wiecie, o co chodzi? No taką barierę osłonną przed atakami, że kilka razy nas może jakiś przeciwnik tam zdzielić i Crash miał tą maskę, która tam zmieniała jakieś kolory, a jak była najmocniejsza, to dostawała taki pióropusz i byliśmy nieśmiertelni. A w Spyro mamy taką ważkę, która nas chroni i ona też ma kolory, zmienia w momencie, jeżeli ona zostajemy jednego strzała, to ona zmienia tam kolor na jakiś inny i ona się tam karmi jakimiś motylami i tak dalej. Wtedy jest mocniejsza, jest to taka nasza bariera. To też tak mi się ze Crashem skojarzyło, w sumie nie wiem. Nic to oczywiście nie jest złego, no w porządku, no to wszystko tutaj pasuje. To nie jest tak, że to jest coś nie wiadomo co. Pozytywny backtracking, tak aby wszystko zaliczyć na 100% i ten backtracking oczywiście się znajduje. W Crashu też się znajdował, znowu do tego Crasha wracam, nie wiem dlaczego, jakoś tak strasznie mi to gdzieś tutaj się kojarzy z tą trylogią, Insane Trilogy. Ale backtracking jest, to też często występowało w różnych platformerach z tamtych czasów.
co to miało na celu. W sumie w współczesnych grach też jest backtracking taki, że wracamy gdzieś tam w Tomb Raiderze czy gdzieś. Po prostu wracamy, aby, bo na przykład nauczymy się jakiejś zdolności później i musimy wrócić, żeby ten wcześniejszy poziom, gdy nie mogliśmy jeszcze tego zrobić, zaliczyć na przykład na 100%, bo ktoś na przykład tak lubi. Ja na Spyro zaliczyłem na 100% ten oryginalny, ten z 98 roku, natomiast tego nie wiem, czy zaliczę, nie wiem, czy mi się będzie chciało, czy będę miał na to czas i ochotę, natomiast backtracking w takich grach nie jest czymś uciążliwym, jest to w sumie fajne i to nie jest jakieś tam skomplikowane i tak dalej, nie sprawia to jakichś tam trudności specjalnych. Okej, tyle, jeżeli chodzi o Spyro, słowo podsumowania, miło się powraca do dawnych lat, do dawnych czasów PSX-a. Fajnie, że takie remastery wychodzą, ta ich cena jest ok. Trzy gry znowu dostajemy tutaj. To wszystko jest takie, no wiecie, fajne i płynne i ładnie wygląda i takie jest bardzo przyjemne i dla oka, i dla ucha. Taki fajna gra na taki typowy relaks teraz na te jesienne wieczory. Super sprawa, naprawdę. Myślę, że gra dla wszystkich, i młodszych, i starszych. Trafi to praktycznie do każdego. Tyle z mojej strony. Macie swoje jakieś zdania na ten temat, oczywiście piszcie w komentarzach, lajki, dislajki, tak jak zawsze, według waszego zdania, jak zawsze dzięki, że jesteście, że oglądacie, że słuchacie, że macie jeszcze ochotę w ogóle tego słuchać, co ja w ogóle tutaj do was mówię. Także tyle, macie swoje jakieś tam przemyślenia, zdania, piszcie, trzymajcie się ciepło w te jesienno-zimowe dni, wieczory, jakkolwiek to nie nazwać i do następnego.